Marcin Bąk, Wolne Głosy, po raz kolejny mówię Państwu dobry wieczór. Mówię także dobry wieczór panu Krzysztofowi Bosakowi, wiceprezesowi Ruchu Narodowego. Witam. Dobry wieczór. Chciałbym, żebyśmy ten temat, o którym przed chwilą rozmawiałem z doktorem Kurnickim w Wolnych Głosach, nieco rozwinęli, ale może nie okiem ekonomisty, żeby pan spojrzał na to, ale okiem właśnie polityka związanego z tradycją narodową. Jak to jest z bankowością? Temat, który przed chwilą poruszałem, kapitał nie ma narodowości. Tak nam mówiono w latach 90. Wiadomo, że tak nie jest. Sytuacja Polski jako państwa drenowanego przez obcy kapitał. Taki obraz też się przez ostatnie lata trochę nam malował. Co można zrobić? Co należy zrobić, żeby to zmienić? No przede wszystkim trzeba podkreślić, że to nie jest tak, że wszyscy mówili, że kapitał nie ma narodowości. Zawsze były takie środowiska, które podkreślały, że własność w sektorze bankowym w szczególności jest kluczowa. To były środowiska narodowe, to była część środowisk katolickich, eurosceptycznych. No ale niestety one były spychane przez lata na margines. Dopiero po kryzysie strefy euro, po kryzysie finansowym, gdzie wszyscy zobaczyli, co na przykład dzieje się z Grecją, co się mogło stać z innymi państwami europejskimi. Wówczas przyszło takie otrzeźwienie. Pojawiły się głosy też w głównym nurcie. Między innymi zaczęło się to wszystko od publikacji dwóch ekonomistów, pana Stefana Kawalca i Ernesta Pytlarczyka, jeśli dobrze pamiętam, na Obserwatorze Finansowym, to było już ze 4 lata temu, może 5, że banki być może trzeba udomowić. I tak się zaczęła debata o repolonizacji, czyli hasło narodowej własności w sektorze bankowym, które głosili zawsze właśnie narodowcy i krytycy polskiej prywatyzacji. A przypomnijmy, że to prawica zrobiła jedną z większych wyprzedaży bankowych, bo to AWS kiedy rządził. Myślę, że wielu posłów, którzy dzisiaj zasiadają w ławach rządowych, wtedy też byli w ławach rządowych. No i dzisiaj cieszymy się oczywiście, jeżeli kolejne banki przechodzą pod kapitałową kontrolę, czy to polskiego sektora finansowego, czy Skarbu Państwa. Dzisiejsze działanie, wykup tych akcji PKO, banku PKO przez PZU, jest korzystnym działaniem z punktu widzenia wspólnoty narodowej, państwa tak, polskiego. Oczywiście. Natomiast nie ma co ukrywać, sprawa jest złożona, dlatego że jedno to jest nabyć kontrolę kapitałową nad danym bankiem, a drugie to zrobić z tej kontroli prawidłowy użytek. Jaki byłby prawidłowy użytek? No prawidłowy użytek to jest tak obrócić banki, aby one poza tym, że będą się bilansować czy też zarabiać, to żeby one służyły polskiej gospodarce, a więc żeby kredytowały przede wszystkim inwestycje, a nie wyłącznie konsumpcję, żeby zarabiały na rozwoju polskich przedsiębiorstw. Właśnie, no to są takie cele, to jest taki elementarz. Natomiast wiemy, że duże instytucje finansowe międzynarodowe często postępowały, szczególnie po kryzysie, dość asekuracyjnie. Kilka lat temu to był poważny problem, że w spółki córki zagranicznych banków traktowały nas jako rynek ryzykowny, mimo że nie było w Polsce żadnych śladów kryzysu finansowego, takich wewnętrznych. No i o mały włos nie spowodowały nam recesji swoim zachowaniem. Dlatego narodowa własność kapitału jest istotna, bo jakby polityka kredytowa banków przekłada się na całą gospodarkę i na politykę państwa. Tutaj zwolennicy takiej też prawicowej w końcu, ale bardziej wolnorynkowej koncepcji funkcjonowania rzeczywistości zderzają się nieco z wizją repolonizacji banków, czy przejęcia większej kontroli czynnika państwowego czy narodowego nad bankami, bo mówią, no w końcu tak, jeżeli właściciel czy właściciele banków są prywatni, no to oni będą się kierować interesem własnym, maksymalizacją zysku. Jeżeli mają do wyboru wspierać rodzime, polskie przedsiębiorstwo, ale ten interes jest słaby, ryzykowny, nieopłacalny, albo wspierać przedsiębiorstwo zagraniczne, ale z dużą szansą na duży zysk, no to liberał powie, taki bank będzie wspierał, będzie kredytował raczej to zagraniczne przedsiębiorstwo. To jest zrozumiałe. No czyli tak. Tutaj jakoś się te interesy narodowe, nazwijmy, z interesami kapitalistycznymi kłócą. To rozumowanie, które pan zreferował, ono ma kilka poważnych luk. Pierwsza luka jest taka, że wbrew tym idealistycznym założeniom banki, których właścicielami nie są Polacy, nie kierują się czysto rynkowym
czysto rynkową i biznesową logiką, ponieważ jeżeli są kontrolowane przez jakąś zagraniczną grupę kapitałową, to ta grupa często też ma swoich właścicieli, a ci właściciele mają swoją politykę. Nie jest żadną tajemnicą, że na przykład banki niemieckie preferują w polityce kredytowej przedsiębiorstwa niemieckie, banki francuskie, przedsiębiorstwa francuskie, banki francuskie i taki nacjonalizm gospodarczy inne narody pięknie praktykują w szeroko pojętej sferze wolnego rynku. To pierwsza sprawa. Druga sprawa. Ja słyszałem od przedsiębiorców, że często ich wnioski kredytowe były bardzo wnikliwie badane, po czym kredyt nie był nawet rozpatrywany. Powstaje pytanie, czy nie są wykorzystywane procedury kredytowe do tego, żeby pozyskiwać informacje o polskich przedsiębiorstwach w charakterze takiego miękkiego wywiadu gospodarczego, bo przedsiębiorstwo, któremu zależy na kredycie, musi się wyspowiadać ze wszystkich swoich wewnętrznych spraw, przekonać bank, że jest w stanie zarabiać, pokazać, jak jest w stanie zarabiać. To jest wiedza bezcenna, za którą normalne firmy doradcze płacą duże pieniądze. No ale jest też kolejna sprawa. Ta liberalna teoria, iż te banki tak konkurują ze sobą i to wszystko, biznesowa logika zawsze bierze górę, ona nie bierze pod uwagę, że w sektorze finansowym mamy daleko posuniętą koncentrację. To już nie jest XIX wiek, że w każdym mieście mieliśmy inny bank i jeżeli bank w mieście X zbankrutował, to mieliśmy jeszcze 100 innych miast, a w nim 100 innych banków. W tej chwili koncentracja w sektorze bankowym już jest i finansowym bardzo duża. I tak naprawdę ten sektor jest bardzo silnie regulowany, w związku z czym tutaj tego rynku wcale na rynku bankowym nie jest tak dużo, tak? Tak naprawdę banki robią to, na co im pozwoli nadzór finansowy. Komisja Nadzoru wyznacza, na co mogą dać te kredyty, jakie ma być stopy procentowe, są przez Radę Polityki Pieniężnej ustalane. Więc jeżeli ktoś zna trochę rynek finansowy, to wie, że jest to rynek bardzo mocno regulowany. Banki oczywiście mają pewien margines swobody, ale poruszają się w ramach pewnych reguł. Więc to otoczenie jest dużo mniej biznesowe niż się wydaje. I ostatni argument, dla mnie najważniejszy. Prowadzenie banku to jest pewien przywilej. To jest działalność, na swój sposób działalność użyteczności publicznej. Dlaczego? Że czym jest bank? Bank nie jest zwykłym przedsiębiorstwem, które zarabia na tym, że coś komuś, nie wiem, sprzedaje, produkuje. Coś, tak. Bank po prostu jest dysponentem przywileju polegającego na tym, iż przyjmuje oszczędności obywateli danego państwa, a następnie udziela kredytów na znacznie większą kwotę. I korzystanie z tego przywileju powinno wiązać się z pewnym zobowiązaniem wobec całej gospodarki. A jakie to jest zobowiązanie? Jest to zobowiązanie korzystania z tego przywileju w taki sposób, by ta gospodarka możliwie harmonijnie i dynamicznie się rozwijała. Jeżeli jakiś bank zachowuje się w ten sposób, iż to zobowiązanie lekceważy, a kieruje się wyłącznie własnym zyskiem, i my na to pozwalamy, no to jest to głupie. Dlaczego dajemy przywilej? Przywilej polegający na kreacji pieniądza, przyjmowaniu oszczędności obywateli komuś, kto nie chce wspierać rozwoju polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorstw. Jednym słowem, XIX wiek w bankowości już się skończył jakiś czas temu. Już dawno i nie wróci. Nie wszyscy liberałowie jeszcze to rozumieją. Zobaczymy, co w tej bankowości przyniesie rok 2017. Kilku ekonomistów, którzy tutaj u nas gościli, najróżniejsze koncepcje rozwijali. Zobaczymy, co ten rok przyniesie. Natomiast wróćmy teraz do sytuacji bardziej politycznej. Chciałbym zadać pytanie, które w gruncie rzeczy streszcza się w krótkich słowach. Co się dzieje? Co się dzieje? Jakby pan to opisał jako polityk pozostający poza parlamentem, ale bacznie obserwujący zarówno partię rządzącą, jak i opozycję, zwaną opozycją totalną. Zbliża się dzień 13 grudnia, z którym chyba i opozycja, i partia rządząca ma spory kłopot wizerunkowy. Jak to ugryźć, tą datę? Czy ja mam wrażenie, że wśród polityków i komentatorów polityki od wielu dni panuje jakaś głupawka polegająca na tym, że każdy dzień ma swojego bohatera i wszyscy jak nakręceni komentują jakieś jego czy to wypowiedzi, czy zachowania, tak jakby to była sprawa istotna dla naszego państwa i narodu. Raz to jest pan Mazguła, raz to jest pan Piotrowicz. Raz no powiedziałbym, że pan Mazguła od już iluś dni, jeśli nie tygodni jest takim bohaterem. Raz to jest jeszcze ktoś kolejny. Ja się zastanawiam, czy my za rok będziemy pamiętać o tych postaciach, prawda? Być może wiele zniknie. O ich gestach, o ich wypowiedziach. W gruncie rzeczy wydaje mi się,
że są to spory chyba trochę sztucznie wywołane. Dużo istotniejsza dla mnie osobiście, jeżeli pan pytał politykę, co się dzieje, jest na przykład sprawa ustawy o zgromadzeniach, która znalazła się w Senacie i którą PiS przepycha właściwie wobec sprzeciwu wszystkich poza PiS-em. No, także nawet części PiS-u, bo i wśród PiS-u pojawiły się głosy, że to jednak jest trochę niekorzystna ustawa. Po co zmieniać tą, która jest do tej pory? No właśnie, ale chociaż to jest sprzeciw wewnątrz PiS-u, to ja tak powiedzmy, że nie wierzę, póki nie zobaczę, że się rzeczywiście jakaś większa grupa wyłamie w głosowaniach. Natomiast to jest istotna sprawa, bo ona dotyczy legislacji, prawda? Istotne jest to, co się dzieje w instytucjach. Na przykład premier Morawiecki zapowiedział we wrześniu, że powoła agencję do spraw wspierania eksportu. Niewiele słychać o tworzeniu tej agencji. Mieliśmy ogłoszoną w Rzeszowie konstytucję dla biznesu, prawda? Jakieś tam zamierzenia. Polski Fundusz Rozwoju, który miał duże środki pompować w rozwój polskiej gospodarki. No to są rzeczy istotne. Natomiast to, czy 13 grudnia będą, powiedzmy, dwie manifestacje i czy jedni negatywnie skomentują drugich, a drudzy pierwszych, no to są rzeczy na swój sposób przewidywalne, prawda? Ja na przykład i moje środowisko 13 grudnia udawaliśmy się w poprzednich latach pod dom generała Jaruzelskiego, póki żył, i tam jakby uczestniczyliśmy w takich upamiętnieniach tego wybuchu stanu wojennego, ale jakby nie odczuwam, że to jest jakaś data, która, nie wiem, determinuje mój kalendarz polityczny. Może jestem z trochę innego pokolenia, bo ja się wtedy nawet nie rodziłem, a chyba począłem. To znaczy, ja przywołałem ten 13 grudnia może nie dlatego, że jest to data wspominkowa. Dla części Polaków i dla części polityków na pewno jest datą wspominkową. Natomiast ona stanowi pewien taki punkt węzłowy, tak mi się wydaje przynajmniej, dla opozycji, zwłaszcza tej opozycji totalnej, która próbuje złapać wiatr w żagle, chwytając się takich właśnie węzłowych dat. Był 11 listopada, do którego też i KOD, i znaczna część tej opozycji totalnej próbowała się dokleić, mówiąc trochę kolokwialnie, złapać wiatr w żagle. Nie bardzo to wyszło. No i teraz jest ten 13 dzień grudnia. I do 13 grudnia zostaje dobudowana taka narracja. Poszkodowani funkcjonariusze służby bezpieczeństwa, poszkodowani milicjanci, te retweetowane wypowiedzi niektórych funkcjonariuszy, nie wiem, czy do końca zrównoważonych, którzy mówią, że no nie zdaliśmy jeszcze broni służbowej, jak nam puszczą nerwy, to zobaczymy, co się stanie. Czy nie przewiduje pan jakichś gwałtownych wydarzeń jednak w związku z tym? Czy to... Nie, gwałtownych wydarzeń nie przewiduję, w tym sensie, że nie czuję żadnego ciśnienia społecznego, żeby miały się jakieś duże grupy po dwóch stronach zgromadzić i ze sobą, nie wiem, przepychać czy pobić, prawda? Natomiast jeżeli jest nakręcana pewna spirala negatywnych emocji społecznych, a wydaje się, że wyraźnie jest, to zawsze może komuś coś strzelić do głowy i możemy mieć do czynienia z jakimś incydentem. Ale nie jestem pewien, czy powinniśmy się tym zajmować. Jeżeli mowa o opozycji, bardziej byłoby ciekawe to właśnie też, no co oni robią na tym poziomie parlamentarnym. Czy oni potrafią przedstawić jakieś projekty. Może teraz, jak już nie rządzą, to przedstawią jakieś rozsądne projekty. Przyprą ten PiS do muru, prawda? No właśnie to byłoby ciekawe. Natomiast ja myślę, że my im trochę ułatwiamy zadanie, jeżeli komentujemy ich... Te happeningowe wydarzenia. Ich próby właśnie rozkręcania emocji wokół jakichś historycznych dat, historycznych skojarzeń. To jest tak naprawdę wpisywanie się w ich oczekiwania. Ale ułatwiamy czy utrudniamy zarazem? Bo moim gdyby opozycja była zmuszona do, tak jak pan powiedział, działań konstruktywnych, czyli przedstawić poza gabinetem cieni, który no, był takim jednorazowym chyba wydarzeniem też, bardziej happeningowym i PR-owym niż faktycznym. Gdyby opozycja była przymuszona do bombardowania projektami ustaw, to widzielibyśmy wtedy tą pracę, tak? Realną pracę realnej opozycji. No, pytanie, czy oni są do tego zdolni. Pan redaktor zakłada, że oni są zdolni, ale trochę leniwi, tak? Nie wiem tego. Zastanawiam się właśnie nad tym. A ja mam wrażenie, że oni są do tego niezdolni i właśnie tu ich należałoby grillować, jak to się mówi w slangu politycznym. Czyli pokazywać tak tą pokazywać ich pewną taką merytoryczną impotencję, no tak to nazwijmy. To znaczy, no, ja byłem na komisji sejmowej, gdzie oczywiście oburzyłem
wkurzeni posłowie i posłanki Nowoczesnej i Platformy, ponieważ PiS proponuje ustawę Prawo o zgromadzeniach, ale cała merytoryczna krytyka wyszła z naszego środowiska, które nie jest w tej komisji, nie jest poza posłem Robertem Winnickim, nikt z nas nawet nie jest w Sejmie. To byli ludzie z Młodzieży Wszechpolskiej, Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, Obozu Narodowo-Radykalnego Ruchu Narodowego. To my na tej komisji zabieraliśmy głos i punktowaliśmy artykuł po artykule, dlaczego ta ustawa nie jest dobrym pomysłem i dlaczego ona może źle zadziałać. A ci posłowie Platformy i Nowoczesnej, poza tym, że krzyczeli, że jest koniec demokracji, do powiedzenia zbyt wiele nie mieli. Moim zdaniem należy zacząć im zadawać konkretne, przenikliwe pytania, żeby pokazać po prostu pewną ich, proszę wybaczyć, ale tempotę często. No tak, ale jeżeli główną osią narracji, straszne słowo, narracji opozycji jest w tej chwili: my bronimy konstytucji, my bronimy porządku prawnego w Polsce. Dla mnie to są bzdury. No. Oni są ignorantami. Nie zdają sobie sprawy na przykład z faktu, że Szwecja ma bardziej restrykcyjne prawo o zgromadzeniach niż to, co proponuje w tej chwili PiS i uchodzi za państwo jak najbardziej demokratyczne i stabilne. Wręcz wolnościowe, jeżeli chodzi, tak? Jeżeli chodzi o prawo o zgromadzeniach, koledzy ze Szwecji, którzy przyjechali na Marsz Niepodległości, byli zdziwieni, że my możemy zadeklarować, w której części miasta chcemy manifestacji, bo oni muszą to uzgadniać. Więc naprawdę moim zdaniem... No właśnie, to są informacje, które nie są powszechnie znane. Dlatego, że w większości ci obrońcy demokracji w Polsce to są ludzie o ciasnych horyzontach, którzy jakby krążą między Warszawą a swoim rodzinnym miastem i wszystko, co o świecie wiedzą, co przez okno pociągu po drodze zobaczą, bo podróżować po Europie nie mają czasu, kiedy są posłami, muszą obskakiwać, a to Sejm, a to biura wyborcze. Biura poselskie, a wcześniej też myślę, że jak podróżowali, to może na jakieś czasy do Turcji czy Egiptu, a nie dyskutować z ludźmi zaangażowanymi w politykę w Szwecji, Paryżu czy Brukseli, jak my to robimy od 10 lat. To jest bardzo surowa ocena tej części polskiej sceny politycznej, która do tej pory przynajmniej przedstawiała się właśnie jako wykształcona, otrzaskana w świecie. To jest granie pewnym stereotypem, prawda? Jest sobie jakiś lokalny radny albo piekarz, który został z platformy, nie mam nic. Jakby nie chciałbym krytykować ani zawodu piekarza, ani radnego, ale... To nie jest wcale łatwo piec chleby. Nie jest, oczywiście nie jest. Natomiast takie są często rodowody, że jest to drobny, lokalny przedsiębiorca albo jakiś lokalny samorządowiec, który zostaje posłem i nagle jest wpisany w tą rolę. Musi odgrywać światłego Europejczyka, obrońcę wartości liberalnych i lewicowych, które wcale być może nie były mu bliskie, bo dlaczego miałyby być? No ale tak to wszystko jest skonstruowane. Dlatego moim zdaniem tę narrację trzeba przekuwać jak taki balonik i trochę pokazywać, że to wszystko wygląda zupełnie inaczej. Że jest to tylko mniemana wielkość i mniemany... Ja myślę, że nawet z tym teraz sporem od 13 grudnia wielu tych posłów, jak pan to redaktor, za którym z ich posłów nazywa totalnej opozycji złośliwie, jak rozumiem. Ja myślę, że i oni sami się tak nazywają, nie do końca więc... chyba dobrze czują z tym sporem, bo tak naprawdę myślę, że każdy podświadomie czuje, że to jest jakaś trochę maskarada i robienie szopki zamiast polityki. No ale to się niestety sprzedaje, prawda? Gdybyśmy my wszyscy nie przeżywali pewnej ekscytacji tym, co tam kto komu nagadał, to politycy musieliby się zająć jednak bardziej trochę budżetami, pracą, ustawami, tak. Tymi nudnymi szczegółami, które mało kogo kręcą. To jest niestety chyba cena, jaką się płaci za funkcjonowanie w systemie, który się nazywa demokracja. Jednak ten demos, tak, ma swoje wymagania i trochę tej szopki, jak pan powiedział, jest potrzebne, tak? Ci, którzy się skupiają. No tak, pytanie tylko, czy godzimy się na taki stan, iż całość sfery komentującej politykę zajmuje się tą warstwą teatralną polityki, a nie tą warstwą merytoryczną. Wydaje mi się, że powinno być tutaj jakby zróżnicowane poziomy recenzowania. Przydatny jest poziom recenzowania teatru politycznego, ale przydatny jest też ten poziom zaglądania za kulisy. No staramy się u nas przynajmniej do Republiki zapraszać przedstawicieli zarówno tych specjalistów od szopki, od teatrum, jak i tych, którzy znają się i na prawie, i na ustawach, i na ekonomii, potrafią czasem uchylić rąbka tajemnicy, jak te tryby machiny państwowej funkcjonują, a jak powinny funkcjonować. Bardzo dziękuję, panie Krzysztofie, za wizytę w Wolnych Głosach w Telewizji Republika. Dziękuję bardzo. Moim państwa gościem był Krzysztof Bosak, wiceprezes Ruchu Narodowego, a już za chwilę polityczne podsumowanie dnia.